Kwiecień. Wiosna. Pierwszy. Sobota. 1 kwietnia. Jeszcze tylko 3 miesiące. Dzisiejszy poranek był chyba najpiękniejszy z roku. W szkole byłem bardzo wesół. Wszystko mi dobrze szło, bośmy się umówili z Corettim, że pojutrze pójdziemy zobaczyć króla. To jest Coretti mnie weźmie z sobą, bo jego ojciec zna króla. A i tym się cieszyłem, że matka moja obiecała mnie zaprowadzić do ochronki małych dzieci na Corso Valdoccio. Ale już chyba najwięcej tym, że mularczyk ma się lepiej i że wczoraj wieczorem nauczyciel przechodząc powiedział mojemu ojcu: dobrze idzie, dobrze. A jaki był cudny ten wiosenny ranek. Z okien szkoły było widać czysty lazur nieba, drzewa pokryte świeżą zielonością, a na oknach, na balkonach, wszędzie gdzie spojrzeć, doniczki i bukiety kwiatów. Nauczyciel wprawdzie się nie śmiał, bo on się nigdy nie śmieje, ale był w humorze tak wybornym, że nawet ta prostopadła zmarszczka w pośrodku czoła gdzieś mu się podziała i żartując tłumaczył nam zadanie przy tablicy. Zaraz można było poznać, że z ogromną przyjemnością oddycha świeżym powietrzem, które z ogrodu przez okna do klasy szło, pełne zapachu kwiatów i skopanej ziemi. Także się zaraz musiało myśleć o spacerach na wsi. Więc, że tak okna były otwarte, to było słychać, jak gdzieś nieopodal w ulicy kowal bije w kowadło, a kobieta jakaś śpiewa usypiając dziecko. A z daleka gdzieś dolatywał dźwięk trąb ze szkoły wojskowej. Wszyscy byliśmy radzi temu gwarowi, ale nie stardi. Więc kiedy kowal zaczął silniej kuć, a kobieta głośniej śpiewać, nauczyciel przerwał sobie i słuchał chwilę. Potem patrząc w okno rzekł zwolna: niebo, które się uśmiecha, matka, która śpiewa, obywatel, który pracuje, dzieci, które się uczą. Oto rzeczy piękne i dobre. Jakoż przy wyjściu ze szkoły zauważyłem, że wszyscy inni też byli weseli. Chłopcy szli raźno, tupiąc mocno, wielu nuciło półgłosem, zupełnie jak przed 4-dniowymi feriami. Nauczycielki żartowały, ta z czerwonym piórem skakała ze swoimi wstępniakami jak pensjonareczka. Rodzice uczniów rozmawiali ze sobą śmiejąc się, a matka Crossiego, zieleniarka, miała w koszu taką moc fiołków, że w całym przysionku pachniało. Nigdym się też tak nie uradował jak tego ranka, zobaczywszy mamę, która na mnie w ulicy czekała. Więc pobiegłem do niej mówiąc: takim rad, takim wesół. Czego ja, mamo, taki jestem wesół? A mama uśmiechnęła się i rzekła: bo jest pogoda wiosenna w tobie i na świecie. Król Humbert. 3 poniedziałek. Punkt o 10 spostrzegł mój ojciec przez okno Corettiego, który handluje drzewem, oraz jego syna, jak mnie oczekiwali podług umowy na placu. Zaraz mnie zawołał i rzekł: spiesz się, Henryku, nie daj im czekać. Idź, zobacz twojego króla. Skoczyłem jak strzała. Obydwaj Coretti, i duży, i mały, szczególnie byli dziś rzeźcy, weseli, a ich nadzwyczajne podobieństwo nie uderzyło mnie tak jeszcze nigdy jak tego ranka. Ojciec miał u kurtki medal za odwagę i 2 odznaczenia, a wąsiki tak zaostrzone jak szpilki. Ruszyliśmy zaraz ku dworcowi kolei żelaznej, gdzie król miał przybyć o 10:30. Ojciec Coretti palił fajkę i zacierał ręce. Wiecie wy, dzieci, żem ja nie widział króla od wojny w 66? Bagatela! 15 lat i 6 miesięcy jak obszył. Najpierw 3 lata we Francji, potem w Modowi. Dobrze mówię, 15. A tu gdziem go przecież mógł widzieć? Trzeba trafu, żem ani razu nie był w mieście, kiedy król przejeżdżał. I oto powiadają, że nie ma przeznaczenia. Ojciec Coretti mówił o królu: Humbert! Jakby to był jego kolega. Humbert dowodził 16. dywizją. Humbert miał 22 lata i tyle, a tyle miesięcy. Humbert dosiadał konia tak i tak. 15 lat, powtórzył idąc wielkimi krokami, żeśmy ledwie nadążyć mogli. Okrutniem go ciekaw zobaczyć. Zostawiłem go książęciem, a zobaczę królem. No i ja też się zmieniłem trochę. Z żołnierza przeszedłem na przekupnia drzewa. I roześmiał się głośno. Syn go zapytał: czy jakby ojca król zobaczył, to by ojca poznał? Ojciec śmiał się: głupiś mój kochany, że ja go poznam, to co innego. On był jeden, jak tuz pomiędzy nami, ale takich jak ja było jak much. Cóż to, miał się nam po jednemu przypatrywać, czy co? Skręciliśmy na Corso Wiktora Emanuela. Mnóstwo osób szło tędy w stronę stacji kolejowej. Szła kompania alpejska z trąbami.
Dwóch karabinierów pędziło galopem na koniach. Jeden koń był siwy i strasznie się wspinał. Ojciec Coretti ożywiał się coraz. Bardzo, ale to bardzo rad, że go znów zobaczę. Przecież to generał mojej dywizji. Ot jak się to człowiek prędko postarzał. A pamiętam jakby wczoraj ten poranek 24 czerwca. Tornister na plecach, karabin w ręku, a tu dookoła proch aż pachnie, bo zaraz bitwa zacząć się miała. Humbert przelatywał z adiutantami to tu, to tam, a tu już armaty zaczynały grzmieć. Wszyscy patrzyliśmy na niego, a żołnierze mówili, żeby go aby która kula liznąć nie chciała. O 1000 mil byłem od tej myśli, że za niewiele czasu znajdę się przed lancami austriackimi. Ale to o 4 kroki, powiadam wam, nie więcej. Piękny to był dzień. Niebo jak lustro. A upał? Chryste, panie. Zobaczymy teraz, czy można wejść. Spróbujmy. Doszliśmy właśnie do stacji. Były tu już tłumy ludzi, powozy, stowarzyszenia z chorągiewkami. Muzyka wojskowa grała. Ojciec Coretti próbował wejść na podjazd, ale mu się nie udało. Postanowił więc stanąć w pierwszym rzędzie tych, którzy się tłoczyli u wyjścia. Jakoż rozstawiwszy łokcie, nie tylko sam się przepchnął, ale i nam miejsce przy sobie zrobił. Ale tłum chwiał się i popychał nas to w tę, to w ową stronę. Coretti zauważył pierwszy słup pojazdu, gdzie straż nikomu stać nie pozwalała. — Chodźcie, dzieci! — zawołał nagle i ciągnąc nas za ręce w 2 skokach przebył pustą przestrzeń i przy owym słupie oparty plecami stanął. Natychmiast przybył brygadier i rzekł — Tu nie wolno stać! Jestem z 4. batalionu 49. dywizji — odpowiedział Coretti, dotykając swojego medalu. Brygadier popatrzył na niego i rzekł — Zostańcie. — A co, nie mówiłem? — zawołał triumfujący Coretti. — To jest zaczarowane słowo, ten 40 z 49. — Jeszcze czego? Żebym ja nie mógł tu stać i patrzeć wygodnie na mojego generała, ja, co był w karabatalionie? Jeślim go wtedy mógł widzieć nos w nos, to i teraz słuszna rzecz, żebym go tak widział. — I co ja nawet gadam, generał? Przecież był komendantem mego batalionu przez dobre 30 minut, bo już ci on komenderował batalionem, kiedy nas ustawiał, a nie major Ulbrich do kaduka. Tymczasem widać było w sali poczekalnej i przed nią ogromny ruch panów i oficerów, a u podjazdu stawały rzędem powozy ze służbą w czerwonej liberii. Mały Coretti zapytał ojca, czy książę Humbert miał szablę w ręku, kiedy ustawiał karabataliony. Naturalnie, że musiał mieć szablę, ażeby odbić lancę, która tak dobrze jego jak innego ścignąć mogła. Ach, te łotry z piekła urwane, jak ta szarańcza spadli nam na karki, jakże się nie zaczną uwijać, a my też. To ludzie, armaty, co tylko żyło, tak się w oczach kręciło, jak ten młyn diabelski. A w takie otręby szło, jakby ten wicher koła obracał. Wszystko się pomieszało jak groch z kapustą. Szwoleżery z Aleksandrii, ułan z Foggi, bersaliery, kawaleria, diabeł wie co jeszcze. Także ani komendy zrozumieć nie można było. Aż tu słyszę krzyk. Książę! Książę! I widzę lance jak te błyskawice. Cel! Pal! Chmura dymu zakryła naraz wszystko. Kiedy opadła, ziemia była pokryta końmi i ułanami, co ich przez pół było martwych, a zaś przez pół rannych. Obejrzę ja się i widzę w pośrodku naszego batalionu stoi Humbert na koniu, spokojnie, i tylko patrzy po nas, jakby chciał zapytać. Nie podrapali mi tam moich zuchów? Tak my zaraz poczęli krzyczeć, wiwat! Tak prosto w twarz my mu krzyknęli jak wariaty. To była chwila! Niech licho porwie, jaka to była chwila! A otóż i pociąg. Muzyka zaczęła grać hymn narodowy. Panowie cywilni i wojskowi podbiegli. Publiczność wspięła się na palce. Nie wyjdzie jeszcze tak zaraz, bo będą mowy, rzekł jeden ze straży. Ojciec Coretti nie mógł się powstrzymać w opowiadaniu. Hej, kiedy o nim myślę, to jakbym go tam widział. Były przecie i cholery, i trzęsienia ziemi, i licho wie co, i tam też wszędzie mężnie stał. Ale ja go tak widzę, jakem go widział wtedy w pośrodku naszego karabatalionu, z tą spokojną twarzą. I pewny jestem, że on też dobrze naszą 4 pamięta. Nawet teraz, kiedy już królem jest i że chciałby nas kiedy tak wszystkich razem przy swoim stole zobaczyć, jak nas wówczas widział. Cóż, teraz ma generałów, szambelanów, dwór, a wtedy miał tylko nas, żołnierzy biedaków. Oj, żebym ja mógł z nim pogadać tak we 4 oczy.
Nasz generał, 22 lat, jak świeca. Nasz książę, co naszym bagnetom się powierzył, 15 lat go nie widział. Nasz Humbert, ech, a jeszcze ta muzyka człowiekowi wątrobę przewraca, ej. Wtem przerwał mu wybuch okrzyków. Tysiące kapeluszy zaczęło powiewać w powietrzu. 4 panów czarno ubranych wsiadło do pierwszego pojazdu. To on! Krzyknął Coretti i wpatrzył się jakby urzeczony. Potem rzekł cicho. Matko boska, jak też posiwiał. Wszyscy 3 odkryliśmy głowy. Pojazd zwolna się ku nam toczył wśród okrzykującego, machającego kapeluszami tłumu. Spojrzałem na ojca Corettiego. Wydał mi się zupełnie innym. Był jakby wyższy, poważny, trochę bladawy, sztywno o kolumnę oparty. Pojazd zbliżył się tak, że ledwie o 2 kroki był od niego. Niech żyje! Krzyczano dokoła. Niech żyje! Krzyknął z innymi Coretti. Król spojrzał mu prosto w twarz i zatrzymał wzrok przez chwilę na jego medalach. A Coretti całkiem głowę stracił, jakże nie ryknie. 4. batalion 49. kompanii! Król, który tymczasem patrzył gdzie indziej, zwrócił się znów nagle w naszą stronę i patrząc bystro w oczy Corettiemu, rękę do niego wyciągnął. Skoczył Coretti, chwycił ją, uścisnął z całej mocy. Pojazd ruszył, tłum się ruszył, zakołysał i oddzielił nas na chwilę od ojca Corettiego. Aleśmy go zaraz zobaczyli znowu. Zdyszany był, oczy miał wilgotne i wyciągnąwszy rękę w górę, syna po imieniu zawołał. Mały Coretti rzucił się ku ojcu, a ów krzyknął – prędzej, chłopcze, prędzej, póki ręka ciepła jeszcze! I powiódł mu ręką dokoła twarzy, mówiąc – to jakby cię król pogłaskał. I stał jak senny, utkwiwszy oczy w dalekim już pojeździe, uśmiechnięty, z zagasłą fajką w ręku, pośród ciekawego tłumu, który go otoczył dokoła. To jeden z karabatalionu 49, mówiono. To żołnierz, co króla zna. To król poznał tego żołnierza? Król do niego rękę wyciągnął. Suplikę królowi dał, rzekł jeden głośniej. Wyprostował się na to Coretti i nagle odwrócił. Nie, zawołał. Nie dałem mu żadnej supliki. Dałem mu zupełnie co innego, jeśli chcecie wiedzieć. Wszyscy wlepili w niego oczy, a on z prostotą odrzekł. Dałem mu krew moją. W ochronce, 4 wtorek. Zaprowadziła mnie mama wczoraj do ochronki przy Corso Valdoccio, gdzie chciała polecić przełożonej małą siostrę Precossiego. Pierwszy raz w życiu widziałem ochronkę. Bardzo mi się podobała. Między dziewczętami i chłopcami było ze 200 tak małych, że nasze wstępniaki mogły uchodzić w porównaniu z nimi za dorosłych ludzi. Przyszliśmy w chwili, kiedy się to wszystko pakowało rzędem do refektarza, gdzie były 2 niskie, ogromne, długie stoły z mnóstwem okrągłych wgłębień, a w każdym wgłębieniu czarna miseczka pełna ryżu i fasoli, a przy niej łyżka blaszana. Wiele z tego drobiazgu przewracało się idąc i leżało to jak gruszki na ziemi, póki która z ochroniarek nie przybiegła i nie postawiła tego na nogi. Inne zatrzymywały się przed pierwszą lepszą miseczką i dalej łyżkę do buzi. Krzyknie ochroniarka – dalej, dalej! To zrobi parę kroków i znów łap za łyżkę. I tak idzie to dalej i to pochłeptywanie, że nim miejsc swoich dojdą, w miseczkach zupy już połowa tylko. Nareszcie z wielkim mozołem i po wielu wołaniach na miejsca, ustawiono je w jakim takim porządku i zaczął się pacierz. Ale oba te rzędy, które miały się do stołu plecami obrócić i na obraz patrzeć, nie mogły się jakoś z miseczkami rozstać i trzymając głowy w tył na oku miały swoje porcje, żeby im kto nie ujadł. A tak ręce były złożone, pacierz na ustach, a fasola z ryżem w sercu. Zaczęło się jedzenie. Co za widowisko! Tu jedno 2 łyżkami zajada, tu drugie ręką wprost się napycha, tu trzecie wybiera po 1 ziarnku fasoli i do kieszeni kładzie, a inne przez fartuszek zupę cedzi i z pozostałej fasoli ciasto sobie w fartuszku ugniata.
Były i takie, co nie jadły, tylko muchy łapały po stole i takie, co zakrztusiwszy się, rozpryskiwały fontanny ryżu dokoła. Tak wyglądała zupełnie ta sala, jak wielki kurnik z kurczętami. Ale bardzo było ładnie patrzeć na nie. Szczególnie i te dwa długie, długie rzędy dziewczynek, wszystkie z włosami związanymi w czubek, że tylko się mieniły w oczach te wstążeczki czerwone, niebieskie i zielone. Wtem pyta ochroniarka jakichś 8 rzędem stojących dziewczynek. A gdzie ryż rośnie? A one wszystkie razem z buzią zupełnie zapchaną. W kuchni! A inne poprawiając. W wodzie! Więc ochroniarka znowu. Ręce do góry. Trzeba było widzieć, jak się nagle podniosły te wszystkie ramionka, które niedawno jeszcze były w powijakach, jak się zatrzepotały te wszystkie małe rączki, zupełnie jak motyle białe i różowe. Po zupie wyjście na spacer. Ale przed wyjściem pobrały dzieci swoje koszyczki wiszące nisko na ścianie i rozproszyły się, wyciągając z nich różne przyniesione z domu zapasy. Chleb, śliwki suszone, kawałeczek sera, jajko gotowane, małe jabłuszko, garsteczka bobu, skrzydełko kury. W jednej chwili ogród pokrył się okruszynami, jak gdyby kto je posypał dla całej chmary ptactwa. A jadły w najdziwaczniejsze sposoby, jak króliki, jak myszy, jak koty, przeżuwając, liżąc, wysysając. Jakiś malec przytrzymywał sobie grzankę na piersiach i wecował ją jabłuszkiem, jakby ostrze szabli. Małe dziewczątka wyciskały w garstkach twaróg, z którego im serwatka po palcach ciekła, chowały go w rękawy, nic sobie nie robiąc z niczego. Biegały i goniły się z chlebem i jabłkami w zębach, zupełnie jak małe psiątka. Widziałem też 3 chłopców, którzy stali w kupce pochyliwszy głowy i dłubiąc patyczkiem w gotowanym jajku, jakby się tam skarb jakiś spodziewali znaleźć. A co wydłubali na ziemię, to później podnosili z największą cierpliwością, jakby to były perły drogocenne. A niech się u którego w koszyczku znalazło coś osobliwego, to cała kupka stawała nad nim i patrzyła jak na księżyc w studni. Ze 20 może stało tak dokoła jakiegoś tyciego szczęśliwca, który trzymał tutkę miałkiego cukru, nadskakując mu i dworując, żeby pozwolił chleb w niej raz umaczać. A on jednym pozwalał, a innym, kiedy go już bardzo prosili, palec umaczawszy w tym cukrze, polizać dawał. Tymczasem przyszła i matka moja do ogrodu i zaczęła pieścić to jedno, to drugie. Przyszła do niej cała kupka, pchając się i tak podnosząc buzię do pocałunku, jakby gdzieś do 3. piętra. Jedno ofiarowało jej skórkę pomarańczy, drugie kromeczkę chleba, którego już dojeść nie mogło, a jakaś dziewczynka obdarzyła ją zerwanym z krzaku liściem. Aż przyszła ta chora z wielką asystą towarzyszek i pokazała jakiś maluśki pęcherzyk na końcu paluszka, którym wczoraj dotknęła zapalonej świecy. Ale inne, przykolebawszy się do mojej matki, która na trawie przysiadła, podsuwały jej przed same oczy jakieś małe robaczki, jakieś muszki, które nie wiem jak nawet dojrzeć mogły, to znów guziczki od koszulek swoich, to kwiateczki jakieś z miną ważną, jakby największe dziwo. Jakiś malec z obwiązaną głową, który chciał koniecznie być słyszanym, rozpowiadał krzykliwie jakąś historię o tym, jak skąd ciś spadł, z czego jednak ani słówka nie można było zrozumieć. Inny przypiął się do niej jak bąk i szeptał jej w ucho. A mój tatuś robi miotły, a? A tymczasem tysiące nieszczęść okropnych przytrafiło się na wszystkich ścieżkach ogrodu i na wszystkich grządkach. Tu dzieciak darł się, że nie może rozwiązać węzełka z chustki od nosa. Tu dwaj inni skakali sobie do oczu o większą z 2 cząstek jabłka. Tu jeszcze jakoweś bobo przewróciło się przez rozbity stołek i gorzko na tych ruinach losy swe opłakiwało, nosek tylko na dnie podniósłszy. Przed odejściem matka moja wzięła na ręce jedno, drugie, trzecie, a wtedy zaczął ten drobiazg ze wszystkich stron się zbiegać z umazanymi buziami i dalej się czepiać, jak które mogło za suknię, za ręce, dalej oglądać pierścionki, pociągać za łańcuszek od zegarka, za włosy. Na nic pani suknię poplamią, mówiły ochroniarki. Ale matce mojej nie szło wcale o suknię, więc je tylko całowała, a one cisnęły się coraz natarczywiej, te bliższe wyciągając ręce, żeby je wziąć, te dalsze wołając cienkim głosikiem – adieu, adieu, adieu. Ledwie, że jej się udało uciec od nich z ogrodu. A wtedy, pobiegłszy wszystkie do sztachetów, poprzystawiały buzie jak mogły do żelaznych prętów, a rączyny między nie machając nimi, podając skórki chleba, łupinki jabłek z ogryzkiem sera i wołając: adieu, adieu, niech pani jutro przyjdzie, niech pani znów przyjdzie.
A moja matka, idąc szybko, przeciągnęła jeszcze ręką po tych łapkach wyciągniętych, jak po girlandzie żywych róż, i nareszcie uszła cało na ulicę z suknią poplamioną i pełną okruszyn, wygnieciona, roztargana, z pełną ręką kwiecia, z oczyma nabrzmiałymi od łez, a tak wesoła, jakby wyszła z najlepszej zabawy. A z wewnątrz dolatywał jeszcze świergot podobny do świergotu ptasząt. Adie, pani, adie! Niech pani tu do nas znowu przyjdzie! Na gimnastyce. Piąty, środa. Taka prześliczna ciągle jest pogoda, żeśmy przeszli z gimnastyki pokojowej na gimnastykę ogrodową. Garrone był wczoraj w kancelarii dyrektora, kiedy przyszła matka Nelliego, ta pani czarno ubrana z jasnymi włosami, i prosiła, żeby dyrektor zwolnił jej syna od tych nowych ćwiczeń. Widać było, że każde słowo dużo ją kosztuje, a mówiąc, trzymała rękę na głowie Nelliego. On nie może, mówiła do dyrektora. Ale Nelli był strasznie zmartwiony, że go mają wyłączyć z tych ćwiczeń, że jeszcze to jedno upokorzenie będzie miał. Zobaczysz, mamo, prosił prawie ze łzami. Zobaczysz, że potrafię wszystko jak i drudzy. Matka popatrzyła na niego z wyrazem smutku i przywiązania, potem zawahała się i rzekła. Obawiam się, że jego koledzy... Chciała pewno powiedzieć, boję się, że go wyśmieją, ale nie skończyła. Nelli przerwał. Niech tam, mamo, co mi szkodzi? Zresztą jak Garrone, jak on się nie śmieje ze mnie, to mi dość. Więc go do nas puścili. Nauczyciel ten z blizną na szyi, co to pod Garibaldim służył, zaprowadził nas zaraz do słupów, które są bardzo wysokie i trzeba wleźć na sam czubek i stanąć prosto na poprzecznej belce u góry. De Rossi i Coretti wdrapali się jak wiewiórki. Także i mały Precossi zwinnie wlazł, chociaż mu przeszkadzała ta długa do kolan kapota, co ją po ojcu dodziera. A jeszcze w dodatku stanęło kilku pod słupem i żeby go rozśmieszyć, wołali ciągle – przepraszam, przepraszam, przedrzeźniając przysłowie jego. Stardi zasapał się. Rozczerwienił jak indyk, zgrzytał zębami jak pies, kiedy się wścieknie, ale żeby miał pęknąć zaraz, to by i tak się wdrapał. Jakoż wydrapał się. Nobis także, ale kiedy już był u samej góry i na belce stanął, to zrobił taką minę, jakby był cesarzem. Vatini dwa razy się zesunął, pomimo swego pięknego ubranka w niebieskie paski, które mu umyślnie do gimnastyki uszyli. Żeby łatwiej wyleźć, wszyscyśmy sobie ręce nacierali kalafonią. Kalafonię przyniósł ze sobą naturalnie ten handlarz Garoffi. Nakupił tego, porobił tutki z papieru, ponasypywał i co było grosz albo i pół grosza warte, po trzy nam sprzedawał. Co do Garronego, to lasł na słup z zapchaną chlebem gębą, jakby to była zabawka tylko. Jestem pewny, że gdyby mu jednego z nas na plecy wsadzono, to i z nim byłby się wydrapał. Gruby, bo gruby, ale mocny jak wół. Ale po Garronem miał włazić Nelli. Ledwie go zobaczyli, że się chwycił słupa tymi swymi długimi, cienkimi rękami, zaraz zaczęli jedni podśpiewywać, drudzy śmiać się. Garrone chleb przełknął, te grube swoje ramiona skrzyżował na piersiach i takim wzrokiem dokoła popatrzył, że śmiech w momencie ustał. Nelli zaczął się wdrapywać. Odpoczywał co chwila, ciężko dyszał, na twarzy zrobił się prawie fioletowy, a pot mu kapał z czoła. Schodź! Zawołał nauczyciel. A on nie! Zaciął się, uparł i nie. Tylko czekał, jak się puści i zleci w pół żywy. Biedny Nelli, i zaraz sobie pomyślałem, jakby to musiała cierpieć moja matka, gdybym ja był na jego miejscu, a ona patrzyła na mnie. I tak mi się go zrobiło żal, że nie wiem, co bym dał za to, żeby on tylko wdrapać się mógł, żeby go jakoś od dołu pchać, a żeby nikt nie widział. Tymczasem Garrone, De Rossi i Coretti wołali – dalej, Nelli, dalej, dobrze, trzymaj się, jeszcze trochę, jeszcze! Zrobił więc gwałtowny wysiłek, aż jęknął, ale był już teraz o jakie dwie dłonie zaledwie od poprzecznej belki. – Brawo, brawo, brawo! – krzyczeli tamci. – Jeszcze odrobinę, dalej go, jeszcze! Aż Nelli pochwycił belkę. I wszyscyśmy klaskać zaczęli. Brawo, rzekł nauczyciel, i dość tego. Schodź no, schodź. Ale Nelli koniecznie tak samo na czubek chciał się dostać jak inni. Więc odpocząwszy trochę, znowu sił natężył i udało mu się łokcie za belkę przełożyć. Tak zaparty, dźwignął się, zaparł kolana, potem stopy i podniósł się wyprostowany, promieniejący, uśmiechnięty. Więc my tu znowu dalej brawo bić, a on głowę zwrócił i patrzył w ulicę.
Spojrzałem także i poprzez krzewy pnące się po sztachetach ogrodu zobaczyłem matkę jego, która chodziła po trotuarze, nie mając odwagi patrzeć. Zszedł wreszcie Nelly, wszyscy mu winszowali, a on podniecony, rozgrzany, z błyszczącymi oczyma, zdawał się jakby nie ten sam. Więc przy wyjściu, kiedy matka podeszła ku niemu, z niepokojem zapytała: jakże ci tam biedactwo moje poszło? Jak? Wszyscy, ilu nas było, zaczęliśmy jeden przez drugiego wołać: doskonale, świetnie, tak się wdrapał jak kot, jak każdy z nas. Silny, mocny i taki zgrabny, od żadnego z nas nie gorszy. Więc my tak krzyczym na wyścigi, a ta pani aż topnieje z radości. Chciała dziękować, ale przemówić nie mogła, tylko rękę trzem czy czterem uścisnęła, pogłaskała tego dryblasa Garronego, jakby małym dzieckiem był, i odeszła z synem. Kawałek już byli od szkoły, a jeszcześmy patrzyli za nimi, jak idą śpiesznym krokiem, jak rozmawiają żywo, oboje tak szczęśliwi, jakby szczęśliwszych od nich nie było na całym świecie. Nauczyciel mego ojca. 11. Wtorek. Prześliczną wycieczkę zrobiłem z ojcem wczoraj. Było tak. Przedwczoraj przy obiedzie ojciec czytał dziennik. Naraz wydał okrzyk zadziwienia, a potem rzekł: a jam myślał, że nie żyje od jakich lat 20. Wiecie, jeszcze żyje mój pierwszy nauczyciel ze szkoły elementarnej, Vincenty Crosetti, który ma teraz 84 lata. Czytam właśnie, że ministerium dało mu medal za 60 lat nauczania. 60 lat, rozumiecie? I dopiero od 2 lat przestał uczyć w szkole. Biedny Crosetti mieszka o godzinę stąd drogi koleją, w Kordowie, tam, skąd to była nasza dawna ogrodniczka z Villi Thierry. I dodał, pomyślawszy chwilkę: Henryku, pojedziemy go odwiedzić. I już przez cały wieczór o nim tylko mówił. To wyczytane niespodzianie nazwisko pierwszego nauczyciela przypomniało mu tysiące rzeczy z tych czasów, kiedy był małym chłopcem, imiona kolegów, śmierć matki. Crosetti, wołał co chwila i uspokoić się nie mógł. Mógł mieć, opowiadał nam, ze 40 lat, kiedym był w jego klasie. Dziś jeszcze go widzę. Mały człowieczyna, pochyły trochę, z jasnymi oczyma, z wygoloną twarzą. Surowy był, ale w obejściu pełen dobroci. Zupełnie jak ojciec, który dzieci kocha, ale im nie przebacza, kiedy przeskrobią. Z ludu prostego wyszedł, ze wsi. Wykształcił się pracą ciężką, odmawianiem sobie wszystkiego. Sam sobie winien był szlachectwo swoje. Matka moja bardzo go szanowała i lubiła, a ojciec mój za przyjaciela go miał. Bardzo ciekaw, co spowodowało, że się z Turynu do Kordowy przeniósł. Pewno mnie nie pozna. Nic nie szkodzi. Ja go z pewnością poznam. 44 lata przeszło. 44 lata. Henryku, pojedziemy jutro go odwiedzić. I oto wczoraj o 10 rano byliśmy na dworcu kolei żelaznej. Bardzo chciał, żeby i Garrone jechał z nami, ale nie mógł, bo matka jego zasłabła. A jaki był cudny dzień! Taka prawdziwa wiosna! Pociąg leciał w pośród łąk zielonych i kwitnących żywopłotów, a powietrze pachniało, jakby cały świat był ogrodem. Ojciec był wesół, a co i raz to mi ramię na szyję zakładał i mówił do mnie, jak do przyjaciela już dużego, patrząc na szerokie pola. Biedny, stary Crosetti, mówił. To pierwszy po moim ojcu człowiek, który mnie kochał i był dobroczyńcą moim. Nigdy nie mogłem zapomnieć niektórych dobrych rad jego i tych jego suchych wymówek, po których wracałem do domu ze ściśnionym gardłem. Ręce to miał takie grube, krótkie. Widzę go prawie, jak wchodzi do szkoły, jak stawia laskę w kącie, jak wiesza płaszcz na wieszadle, zawsze, co dzień, systematycznie, jednostajnym ruchem. I zawsze w jednakim usposobieniu. Cichym, pogodnym, zawsze sumienny, uważny, życzliwy, jak gdyby każdego dnia odbywał z nami lekcje po raz pierwszy. I głos jego pamiętam, jakbym go słyszał, kiedy spojrzał na mnie. Bottini, Bottini, środkowy i wskazujący palec na pióro wyżej. Musiał się ogromnie zmienić po 44 latach. Jakeśmy tylko przyjechali do Kordowy, poszliśmy zaraz szukać naszej dawnej ogrodniczki z Thierry, która ma tu jakiś sklepik w małej uliczce. Zastaliśmy ją z dziećmi w domu. Ogromnie się ucieszyła, że nas widzi. Zaczęła nam opowiadać o mężu swoim, który od 3 lat do Grecji za zarobkiem wywędrował, a teraz ma wrócić, o swojej najstarszej córce, która jest w Instytucie Głuchoniemych w Turynie. Potem wskazała nam drogę do tego nauczyciela, bo go tutaj wszyscy znają.
wyszliśmy z wioski na ścieżynę wijącą się po wzgórzu wśród kwitnących krzewów. Ojciec nie mówił nic, pogrążony w swoich wspomnieniach. Czasem tylko się uśmiechnął, czasem wstrząsnął głową. Nagle zatrzymał się i rzekł: to on. Założę się, że to on. A ścieżką szedł ku nam mały staruszek z brodą zupełnie białą, w dużym kapeluszu, opierając się na lasce. Powłóczył trochę nogami, a ręce mu się trzęsły. On! Powtórzył mój ojciec i przyspieszył kroku. Kiedyśmy byli już zupełnie blisko, stanęliśmy na ścieżynie. Staruszek stanął także i patrzył na ojca. Twarz miał czerstwą jeszcze, oczy jasne, żywe. Wszak to pan! Rzekł mój ojciec, zdejmując kapelusz. Wszak to pan jest nauczycielem Wincentym Crosettim. Staruszek też zdjął kapelusz. Tak, panie. Głos jego drżał trochę, ale był dźwięczny, czysty. No to niechże pan pozwoli, zawołał mój ojciec, ujmując jego rękę. Niech pan pozwoli dawnemu uczniowi swojemu uścisnąć zacną dłoń swoją i powitać się serdecznie. Serdecznie! Przybywam z Turynu, żeby odwiedzić pana. Staruszek patrzał zdumiony. Potem rzekł: zaszczyt to dla mnie. Nie wiem prawdziwie, kiedy pan był moim uczniem. Przepraszam, nazwisko pana? Jeśli łaska... Ojciec mój powiedział swoje nazwisko, Albert Bottini, i rok, w którym był w jego klasie i gdzie. A potem dodał: pan nie może mnie pamiętać, to rzecz prosta, ale ja pana wybornie pamiętam. Stary nauczyciel pochylił głowę i patrząc w ziemię, zamyślony, powtórzył kilka razy nazwisko mego ojca, który patrzył na niego tymczasem z uśmiechem i z rozrzewnionym wzrokiem. Naraz podniósł staruszek twarz ze wzruszonymi oczyma. Albert Bottini, syn inżyniera Bottiniego, tego, który mieszkał na placu Konsolata. Ten sam, zawołał ojciec, wyciągając ręce. Jak tak? Rzekł staruszek, to niechże mi będzie wolno, drogi panie, niech mi będzie wolno. I mówiąc tak, objął mego ojca. Biała jego głowa sięgała ojcu ledwie do ramienia. Ojciec pochylił się i przytulił twarz do jego twarzy. Bądźcie łaskawi do mnie, mówił nauczyciel. I zaraz się zawrócił na ścieżynie, prowadząc nas do swego domu. W kilka minut weszliśmy na małe podwórko przed niskim domkiem o dwóch wyjściach. Przed jednym z nich wznosił się kawałek wybielonego muru. Nauczyciel otworzył drugie wejście i zaprowadził nas do pokoju. Cztery białe ściany, w kącie łóżko składane, przykryte kołdrą w białe i niebieskie kraty. W drugim kącie biurko z małą biblioteczką, cztery krzesła, wielka stara mapa przybita do ściany i rzeźwy zapach jabłek. Siedliśmy wszyscy trzej. Nauczyciel i mój ojciec patrzyli na siebie przez chwilę w milczeniu. Bottini! Zawołał wreszcie nauczyciel, utkwiwszy oczy w ceglaną podłogę, na której słońce kładło złote plamy. Jakżeby nie, pamiętam, doskonale pamiętam. Miał matkę taką dobrą, taką zacną panią. Jakże nie? Przecież pan siedziałeś w pierwszej ławce na lewo, niedaleko okna. Widzisz pan, że pamiętam pana? Taka ciemna, kędzierzawa głowa. Zamyślił się na chwilę. Taki żywy chłopak, ech, jak iskra. Na drugim kursie miał grypę. Przywieźli go po niej do szkoły wychudzonego w dużym ciepłym szalu. No, ze 40 lat temu chyba będzie, nieprawdaż? I pan tak dobry, żeś przypomniał sobie starego nauczyciela swego. A przychodzą tu, przychodzą. Pułkownik jeden, księża, różni panowie, dawni uczniowie moi. I zaczął pytać mego ojca, jaki by był zawód jego. Po czym rzekł: cieszę się, serdecznie się cieszę. Dziękuję panu. Kawałek już czasu, jak tu nie widziałem nikogo i myślę sobie, że pan może będzie ostatnim, drogi panie. Ale co pan profesor mówi? Zawołał mój ojciec. Widzę pana, dzięki Bogu, zdrowym, czerstwym. Nie trzeba tak mówić. Ej, nie! Uśmiechnął się stary nauczyciel. Widzisz pan to drżenie? I pokazał ręce. To jest zły znak, panie. Zaczęło się to przed 3 laty, kiedym jeszcze uczył w szkole. Z początku nie dbałem, myślałem, że samo przejdzie. Ale nie przeszło, kochany panie. Owszem, z dnia na dzień gorzej. Niedługo nie będę mógł wcale pisać. Ach, tego dnia, kiedy po raz pierwszy ręka mi zadrżała, żem zrobił kleksa na kajecie ucznia, to, panie drogi, jakby mi kto nóż w serce tknął. Szło to nam jeszcze jakiś czas, wlokło się, ciągnęło, alem już czuł, że nie mogę dłużej. I tak po 60 latach nauczycielstwa rozstać się musiałem ze szkołą, z uczniami, z pracą. Nie było to lekko, oj nie.
Kiedym skończył ostatnią już lekcję, wszyscy mnie odprowadzili do domu, wszyscy winszowali, ale jam był smutny. Rozumiałem, że życie moje skończone. Na rok przedtem jeszcze kończył po chwili milczenia. Straciłem żonę i jedynego syna. Zostało mi tylko dwóch synowców, prostych wieśniaków. I tak oto żyję z tych paruset lirów emerytury. Nie pracuję już. Te dni to mi się zdaje, że końca nie mają takie długie. Jedyne zajęcie moje, widzi pan, to od tam. Wskazał małą biblioteczkę. Przerzucam stare moje szkolne podręczniki, szkolne czasopisma, te kilka książek, którem w podarunku dostał. Tam wspomnienia, tam cała przeszłość moja. Nic więcej nie mam już na świecie. Naraz podniósł głowę i głosem rozweselonym rzekł. Muszę też panu zrobić niespodziankę, kochany panie Bottini. Podniósł się i podszedłszy do biurka, otwarł długą szufladę, w której było mnóstwo małych paczek powiązanych sznurkiem, a na każdej data z czterech cyfr złożona. Szukał przez chwilę, wyjął jedną z paczek, otworzył, przerzucił kilka ćwiartek papieru, po czym wyciągnął jakiś arkusz pożółkły i ojcu mojemu podał. U wierzchu arkusza było napisane Albert Bottini, 3 kwietnia 1838 rok. Ojciec mój poznał natychmiast swoje grube, chłopięce pismo i czytał je z uśmiechem. Naraz łzy mu w oczach stanęły. Podniosłem się i zapytałem, dlaczego? A ojciec objął mnie w pół, przytulił do swego boku i rzekł. Patrz, dziecko, to są poprawki mojej matki jeszcze. Zawsze mi pogrubiała moje L i moje T. A ostatnie linie to pismo jej ręki. Wyuczyła się pisać podobnie do mnie, a kiedym był zmęczony i śpiący, kończyła moją robotę sama. Święta matka moja. Ucałował kartkę. Oto, rzekł nauczyciel, ukazując powiązane pakieciki. Pamiętniki moje. Rokrocznie odkładałem na bok jakąś część prac każdego z moich uczniów i mam ich tu wszystkich w porządku, ponumerowanych. Więc to tu sobie przerzucam czasem, tu kartkę, tam kartkę i przychodzi mi na myśl tysiąc rzeczy minionych i zdaje mi się, że jeszcze żyję w tych dawnych, dawnych czasach. Iluż to ich przeszło, drogi panie. Jak zamknę oczy, to widzę głowy przy głowach, twarze przy twarzach, klasy za klasami, setki, setki chłopców, z których kto wie, ilu już pomarło. Wielu pamiętam dobrze. Pamiętam dobrze tych najlepszych i tych znów najgorszych. Tych, co mi sprawili dużo radości i tych, przez których miałem dużo ciężkich godzin. Boć w takim mnóstwie są i gadziny. Są, mój drogi panie. Ale już teraz żalu do nich nie mam. Zupełnie jakbym już na drugim świecie był. Życzliwy jestem dla wszystkich równo. Usiadł i wziął moją rękę w swoje drżące dłonie. A niech mi pan powie, drogi profesorze, zapytał mój ojciec z uśmiechem. Nie pamięta pan żadnego urwisostwa? Pańskiego urwisostwa? Podjął staruszek także z uśmiechem. W tej chwili nie, ale to bynajmniej nie ma znaczyć, żebyś pan ich nie wyprawiał. Ale przecież byłeś pan dość rozsądny, poważny nawet jak na swoje lata. Pamiętam, jak wielkie przywiązanie miałeś pan do matki swojej. A po chwili. Aleś też pan bardzo dobry, bardzo łaskaw, żeś mnie odwiedził. Porzuciłeś swoje zajęcia dla zobaczenia starego, biednego nauczyciela. Panie Crosetti, odparł żywo mój ojciec. Nie zapomniałem tamtego dnia, kiedy mnie matka moja po raz pierwszy odprowadziła do szkoły. Pierwszy raz miała rozstać się ze mną na 2 godziny i zostawić mnie w innych rękach niźli w rękach ojca. Mnie oddać komuś, nieznanemu. Moje wejście do szkoły było dla niej jakby wejściem w świat moim pierwszym z szeregu tych koniecznych, a bolesnych rozstań, jakie sprowadza życie. Ono to zabierało jej dziecko, żeby go już nigdy nie oddać takim, jakim było i tak zupełnie jej własnym. Wzruszona była, a i ja także, choć nie pojmowałem dlaczego. Polecała mnie panu, głosem drżącym, a odchodząc, żegnała mnie jeszcze przez okienko we drzwiach, mając pełne łez oczy. I pamiętam, że pan wtedy położył rękę na piersiach i uczynił drugą taki ruch, jakby chciał rzec, niech pani mi zaufa. Otóż tego ruchu, tego spojrzenia, które dowiodło, żeś pan zrozumiał wszystkie myśli i uczucia mojej matki, spojrzenia, które zdawało się mówić odwagi. Tego gestu, który był uczciwą obietnicą opieki, dobroci, pobłażania, ja, panie, nigdy nie zapomniałem już i na zawsze zachowałem to w sercu wyryte. I dlatego przyjechałem z Turynu i dlatego jestem tu po 40 latach, żeby powiedzieć panu, dziękuję ci, mój drogi nauczycielu.
Staruszek milczał. Drżąca jego ręka gładziła mi włosy, trzęsąc się coraz silniej, z włosów opadając na czoło, z czoła na ramię. A ojciec mój tymczasem patrzył na te nagie ściany, na ubogie łóżko, na kromkę chleba i ampułkę oliwy będące na oknie, a twarz miał taką, jak gdyby chciał mówić: o biedny nauczycielu, i to cały twój dobytek, cała nagroda po 60 latach ciężkiej pracy. Ale staruszek wcale nie był smutny i z wielką żywością zaczął mówić o naszej rodzinie, o innych nauczycielach z tamtych lat dawnych, o kolegach mego ojca. Ojciec jednych pamiętał, innych nie mógł sobie przypomnieć, więc sobie obydwaj udzielali wiadomości to o tym, aż wreszcie ojciec przerwał tę rozmowę, prosząc nauczyciela, żeby poszedł razem z nami zjeść śniadanie we wsi. Staruszek serdecznie dziękował, ale zdawał się niepewny, czy ma przyjąć to zaproszenie. Ojciec nie ustępował i ująwszy obie jego ręce, prośbę swą ponowił. Ale jakże ja będę jadł tymi trzęsącymi rękami? Mówił nauczyciel. Przecież to i dla drugich przykry widok. Już my panu pomożemy, rzekł na to mój ojciec. Przystał więc staruszek i tylko głową kiwał i uśmiechał się. Co za dzień, co za piękny dzień, kochany panie Bottini, mówił, zamykając na klucz drzwi wchodowe. Do końca życia będę go pamiętał. Podał ramię mój ojciec nauczycielowi, on zaś wziął mnie za rękę i zaczęliśmy schodzić ścieżyną. W drodze spotkaliśmy dwie bose dziewczynki, które pędziły krowy, i chłopca biegnącego z pękiem zielska na plecach. Poznał ich nauczyciel i objaśnił nas, że to są dwie uczennice i uczeń tutejszej dwuklasowej szkoły. Rano pasą bydło i pracują w polu boso, a potem się obuwają i do szkoły idą. Południe dochodziło. Na ścieżce było pusto. W parę minut byliśmy już w oberży przy dużym stole. Nauczyciel w pośrodku nas obu i zaraz wzięliśmy się do jedzenia. W oberży było cicho jak w klasztorze. Staruszek był niezmiernie kontent, ale ze wzruszenia tak mu ręce drżały, że prawie jeść nie mógł. Więc mu ojciec mój krajał mięso, łamał chleb, sypał do talerza sól. A kieliszek, szklankę, to musiał starowina w obu rękach trzymać i jeszcze mu zęby o brzeg szkła szczękały. Rozmawiał jednak bardzo żywo i z wielkim zapałem o książkach, które czytywano za jego młodości, o rozkładach jazdy z onych czasów, o pochwałach otrzymanych od zwierzchności, o zarządzeniach szkolnych z lat ostatnich, a wszystko wesołym głosem, z twarzą pogodną, trochę więcej może zarumienioną niż pierwej, a nawet ze śmiechem zupełnie młodzieńczym. A mój ojciec patrzył na niego, a patrzył zupełnie tak samo, jak czasem patrzy na mnie w domu, jak gdyby myślał o czymś i uśmiechał się mimo woli, przechyliwszy nieco na bok głowę. A wtem staruszek pijąc rozlał po sobie wino. Zerwał się mój ojciec i starannie serwetą go ocierał. Ale nie, nie pozwalam, mówił nauczyciel i śmiał się i coś po łacinie powiedział. Wreszcie podniósł kieliszek, który mu się trząsł w ręku i z wielką powagą rzekł. Piję za zdrowie twoje, panie inżynierze, i za zdrowie twoich dzieci, i za pamięć twojej dobrej matki. A ja za wasze zdrowie piję, mój drogi, kochany mistrzu. I uścisnęli sobie ręce mocno, długo, a w głębi izby siedział oberżysta i inni jeszcze, którzy przypatrywali się nam z uśmiechem, widocznie radzi, że tak fetują nauczyciela z ich wioski. Było już po drugiej, kiedyśmy wyszli. Staruszek chciał nas koniecznie odprowadzić do stacji, więc mój ojciec znów go wziął pod ramię, a on mnie za rękę. Ja zaś niosłem jego laskę. Ludzie stawali po drodze patrząc, bo wszyscy go tu znają. Niektórzy kłaniali mu się. Wtem posłyszeliśmy przez otwarte okno głosy wielu chłopców, którzy sylabizując razem czytali. Staruszek zatrzymał się i zdawał się być zasmucony. Oto, drogi panie Bottini, rzekł, co mię zasmuca? Słyszeć te głosy uczących się chłopców, a nie iść już do szkoły i wiedzieć, że tam inny uczy. Nasłuchałem się tej muzyki przez 60 lat, mam jej pełne serce, a teraz jestem jakby bez rodziny, sam, sierota. Nie mam już dzieci. Nie, drogi mój nauczycielu, nie, odrzekł mój ojciec i znowu iść zaczął. Pan masz jeszcze dużo dzieci, dużo rozproszonych po świecie, ale kochających cię synów. Pamiętają oni pana tak, jak i ja pamiętałem zawsze. Nie, nie, powtarzał starowina, trzęsąc ze smutkiem głową. Nie mam już szkoły, to i dzieci nie mam. A bez dzieci to ja już nie pożyję długo. Tylko słuchać, jak moja godzina uderzy.
Drogi, drogi panie, nie mów, nie myśl o tym. O tym myśl, ileś uczynił dobrego, jakim szlachetnym trudem było całe twoje życie. Stary nauczyciel przytulił głowę do ramienia ojca, a mnie za rękę uścisnął. Doszliśmy do stacji, pociąg już stał. Bądź zdrów, drogi mój nauczycielu, mówił ojciec, całując staruszka w oba policzki. Żegnaj, dziękuję, żegnaj. Odpowiedział nauczyciel i wziąwszy w drżące dłonie rękę mego ojca, przycisnął ją sobie do serca. Potem ja go ucałowałem i uczułem, że ma twarz od łez mokrą. Ojciec podsadził mnie do wagonu i w chwili, gdy wsiadał, wziął kij nauczyciela, a dał mu w rękę swoją piękną laskę z srebrną gałką i ze swoją cyfrą, mówiąc: zachowaj to, panie, jako pamiątkę moją. Bronił się staruszek, usiłował oddać laskę, a kij swój odebrać, ale mój ojciec był już w wagonie i drzwiczki zatrzasnął. Bywaj mi zdrów, mistrzu mój drogi. Bywaj zdrów, synu, zawołał staruszek, gdy pociąg począł poruszać się zwolna. Niech ci Bóg błogosławi za pociechę, za radość, jakąś sprawił biednemu starcowi. Do widzenia! Krzyknął mój ojciec wzruszonym głosem, ale stary nauczyciel potrząsnął głową przecząco, jakby powiedzieć chciał, że już nie zobaczą się więcej. Tak, tak, do widzenia! Powtórzył mój ojciec. A wtedy starzec podniósł ku niebu drżącą swoją rękę i zawołał: tam! I takeśmy go z tą ręką wzniesioną utracili z oczu. Wyzdrowienie. 24. Kto by to powiedział, kiedym tak wesół wracał z ojcem z tej pięknej wycieczki, że przez 10 dni z rzędu nie zobaczę ani nieba, ani pola. Byłem bardzo, bardzo chory. Jak nic mogłem umrzeć, powiadają. Słyszałem, jak mama płakała. Widziałem, jak mój ojciec, taki blady, taki mizerny, patrzył na mnie godzinami całymi, a Sylwia i mały mój braciszek rozmawiali zupełnie po cichu. A doktor w okularach ciągle przychodził i ciągle coś mówił, a ja nie wiedziałem co. Niewiele brakowało, żebym wszystkim powiedział adieu państwu. Dobrze teraz żartować, ale co też ze mną przeszła biedna moja mama. Przez jakieś 3-4 dni Tom wcale nie wiedział, co się ze mną dzieje i wcale ich sobie nie mogę przypomnieć, tak jakbym ten czas przespał w jakim śnie ciężkim i męczącym. Zdawało mi się chwilami, że widzę przy sobie moją dobrą nauczycielkę z pierwszego wyższego oddziału, jak zasłaniała usta chusteczką, powstrzymując kaszel, żeby mnie nie zbudzić. Trochę też przypominam sobie, niejasno, jak nauczyciel mój pochylił się nade mną, żeby mnie pocałować i po twarzy mnie brodą drapnął. Jak przez mgłę też widziałem rudą głowę Crossiego i jasne włosy De Rossiego i Kalabryjczyka w czerni i Garronego, co mi przyniósł mandarynkę na gałązce z listkami. I zaraz odszedł, bo matka jego chora. A potem jakbym się ze snu długiego obudził i zaraz poznałem, że mi lepiej, bo ojciec i mama uśmiechali się do mnie, a Sylwia śpiewała. Więcem się cieszył, bo to był taki smutny, smutny sen. A potem było mi już co dzień weselej. A jak przyszedł mularczyk, Tom się pierwszy raz roześmiał z tego zajęczego pyszczka, co go do mnie zrobił. A robi go tak wybornie jak nigdy, bo schudł i tak mu się twarz biedakowi wydłużyła w chorobie. Odwiedził mnie też Coretti i Garoffi. Przyniósł mi w podarunku 2 bilety do swojej nowej loterii na scyzoryk o 5 ostrzach, który kupił u tandeciarza na ulicy Bertola. Ale wczoraj, kiedym spał, przyszedł Precossi i przyłożył twarz do mojej ręki, a że szedł prosto z kuźni swego ojca i był poczerniony węglami, więc mi zostawił czarny znak na ręku i było mi bardzo przyjemnie, kiedym się obudził i ten znak zobaczył. A jakie się drzewa zrobiły zielone przez te kilka dni. Jaka mnie zazdrość bierze, kiedy widzę, jak chłopcy biegną z książkami do szkoły, a ja tylko patrzę z daleka, gdy mnie ojciec do okna przyniesie. Ale już niedługo i ja pójdę. Tak bym już chciał, tak chciał zobaczyć wszystkich kolegów, moją ławkę, ogród, ulicę i o wszystkim się dowiedzieć, co się tam przez ten czas stało i znów się zabrać do kajetów, do książek, co zdaje mi się, żem ich rok nie widział. A jak przy tym mama zmizerniała, jaka teraz blada, a ojciec jak wygląda strasznie zmęczony. A ci moi przyjaciele, co mnie odwiedzić przyszli, a potem odchodzili na palcach, pocałowawszy mnie w czoło. Okropnie mi smutno, jak pomyślę, że się z nimi będę musiał rozstać.
Nie zobaczę już przy łóżku moim, kiedy będę chory, Garronego, Precossiego, Corettiego, takich dzielnych, dobrych chłopców, takich kochanych kolegów. Już nigdy. Przyjaciele robotnicy. 20. czwartek. Z listu ojca. Dlaczego, Henryku, już nigdy? Przecież to będzie zależało od ciebie. Jak skończysz czwartą klasę twojej szkoły, pójdziesz do gimnazjum, a oni zaczną pracować, prawda? Ale przecież będziecie w jednym mieście, być może przez długie, długie lata. Więc dlaczegoż byście się widywać nie mieli? Kiedy wstąpisz na uniwersytet albo do liceum jakiego, będziesz ich odwiedzał w ich sklepach, w ich warsztatach i zobaczysz, jak to ci będzie miło mieć przyjaciół i towarzyszy lat dziecinnych między ludźmi pracy. Chciałbym to widzieć, czy nie pobiegłbyś do Corettiego, do Precossiego, gdziekolwiek by byli. Pobiegniesz, pobiegniesz nieraz. Spędzisz niejedną godzinę wraz z nimi i zobaczysz, poznawszy świat i życie, ilu od tych dawnych kolegów będziesz mógł nauczyć się takich rzeczy, których nikt inny nauczyć by cię nie potrafił. I o ich rzemiosłach, i o ich stanie społecznym, i o twoim własnym kraju. I to jeszcze uważ, że gdybyś tych przyjaźni zachować nie miał, to byłoby ci niezmiernie trudno zawrzeć w przyszłości podobne. Przyjaźni, mówię, poza klasą towarzyską, do której należysz. A tak umiałbyś żyć w zakresie jednej tylko klasy swojego narodu. Człowiek zaś, który tylko w zakresie swojej klasy żyje, podobny jest do tego, kto umie czytać tylko z jednej książki. Postanówże zaraz, mój chłopcze, dotrzymać przyjaźni twoim towarzyszom szkolnym i wtedy także, kiedy się rozłączycie ze sobą i od razu zacznij wyróżniać tych przyjaciół twoich właśnie dlatego, że są dziećmi robotników. Widzisz, to tak. Ludzie należący do klas wyższych są jakby oficerami, a robotnicy jakby żołnierzami wielkiej narodowej armii. Ale tak samo w społeczeństwie, jak i w wojsku, żołnierz nie jest mniej godnym niżeli oficer. Bo godność w pracy leży, a nie w zapłacie. I leży w wartości, a nie w stopniu. Owszem, jest prawie że coś godniejszego tak w żołnierzu, jak i w robotniku, którzy ciężej pracując, mniejszy zysk odnoszą. Kochaj więc ich nad wszystkich swoich kolegów. Szanuj synów wielkiej armii pracowników. Uczcij w nich trudy i ciężką dolę ich rodziców. Wzgardź różnicami klas i stanów, podług których nikczemni tylko stopniują grzeczność swoją i uczucia swoje. Pamiętaj, że ta krew błogosławiona, która ci odrodziła ojczyznę, wypłynęła wszystka niemal z żył robotników pracujących w polach i przy warsztatach. Kochaj Garronego, kochaj Precossiego, kochaj małego Corettiego, kochaj twojego mularczyka, bo oni w swoich piersiach małych robotników mają książęce serca. Przysięgnij sam sobie, że żadna odmiana losu nie wydrze ci z duszy tych świętych, dziecięcych przyjaźni. Przysięgnij, że jeśli po latach 40, przechodząc koło jakiejś stacji kolei żelaznej, poznasz w bluzie maszynisty swojego dawnego Garronego z czarną od dymu twarzą, ach, nie wymagam, żebyś przysięgał. Jestem pewny, że skoczysz na maszynę i zarzucisz mu ręce na szyję, choćbyś też był senatorem państwa. Twój ojciec. Matka Garronego. 28. piątek. Ledwiem powrócił do szkoły, zaraz smutna wiadomość. Od kilku dni Garron nie przychodził, bo matka jego była bardzo chora. W sobotę wieczór umarła. Wczoraj rano, wszedłszy do klasy, nauczyciel powiedział: biednego Garronego spotkało największe nieszczęście, jakie dziecko spotkać może. Stracił matkę. Jutro powraca do szkoły. Proszę was, chłopcy, uszanujcie tę straszną boleść, która mu duszę rozrywa. Gdy wejdzie, powitajcie go serdecznie, a z powagą. Żadnych żartów, żadnych śmieszków. Bardzo was o to proszę. I oto dziś z rana, trochę później niż inni, wszedł biedny Garrone. Jakby mi serce kto przebił, jakem na niego spojrzał. Twarz wybladła, oczy zaczerwienione, cały aż chwiał się na nogach. Można by pomyśleć, że z miesiąc chorował. Prawie nie do poznania się zmienił i w dodatku był czarno ubrany. Litość brała patrzeć. Żaden z nas nie pisnął, patrzyliśmy na niego ze smutkiem.
Gdy wszedł i zobaczył tę klasę, gdzie matka prawie co dzień przychodziła do niego, tę ławkę, nad którą tyle razy pochylała się w dzień egzaminu, dając mu ostatnie polecenia i na której siedząc tyle razy myślał o matce, niecierpliwie czekając wyjścia, aby pobiec do niej, kiedy tak spojrzał na to wszystko, wybuchnął rozpaczliwym płaczem. Nauczyciel przyciągnął go do siebie, przytulił do piersi i rzekł: Płacz, płacz, biedny chłopcze, a tym się pocieszaj, że choć twojej matki nie ma, patrzy ona przecież na ciebie, kocha cię po dawnemu, żyje blisko ciebie i że przyjdzie dzień, w którym ją zobaczysz, bo masz, jak ona, duszę czystą i prawą. Odwagi, dziecko. Powiedziawszy to, poprowadził go sam do ławki i przy mnie posadził. Nie śmiałem spojrzeć na niego. Wydostał swoje książki i kajety nieruszane od wielu dni, a otworzywszy czytania w tym miejscu, gdzie jest winieta, która przedstawia matkę idącą z synem za rękę, znowu płaczem wybuchnął i głowę pochylił na ramię. Nauczyciel dał nam znak, żeby go tak zostawić i rozpoczął lekcję. Pragnąłem koniecznie coś przemówić do Garronego, ale nie śmiałem. Wsunąłem mu tylko rękę pod ramię i szepnąłem do ucha: Nie płacz, Garrone. Nie odpowiedział. I nie podnosząc głowy z nad ławki, włożył swoją rękę w moją i tak ją przez chwilę trzymał. Przy wyjściu było okropnie cicho, bo nikt nic nie mówił i wszyscy obchodzili Garronego z daleka, z szacunkiem i w milczeniu. Zobaczyłem, że mama czeka na mnie i pobiegłem ją uściskać, ale ona odsunęła mnie od siebie, patrząc na Garronego. Z początku nie zrozumiałem tego, ale spostrzegłem, że Garrone stoi sam na stronie i pogląda na mnie niewypowiedzianie smutnym wzrokiem, jak gdyby chciał mówić: Ty całujesz swoją matkę, a ja już mojej nigdy nie ucałuję. Ty masz jeszcze swoją matkę, a moja już nie żyje. Więc zrozumiałem, dlaczego mama odsunęła mnie od siebie i wyszedłem, nie trzymając jej ręki. Józef Mazzini, 29, sobota. I dzisiaj też Garrone przyszedł bardzo blady, z oczami zapuchniętymi od płaczu i ledwie spojrzał na małe podarunki, któreśmy mu położyli na ławce, żeby go pocieszyć. Ale nauczyciel przyniósł z sobą książkę i dał mu do czytania, żeby go rozerwać. Wpierw jednak zapowiedział nam, że pójdziemy jutro w samo południe do ratusza, gdzie chłopcu, który uratował tonące dziecko, mają dać medal za odwagę cywilną i że w poniedziałek podyktuje nam opis tej uroczystości zamiast miesięcznego opowiadania. Potem zwrócił się do Garronego, który stał z głową spuszczoną i rzekł: Garrone, przezwycięż się i pisz także, co będę dyktował. Wszyscy wzięliśmy pióra. Nauczyciel dyktować zaczął. Józef Mazzini urodził się w Genui w 1805 roku. Umarł w Pizie w 1872 roku. Wielka dusza patrioty, wielki geniusz pisarstwa, pierwszy apostoł i twórca rewolucji włoskiej, który dla miłości ojczyzny żył przez 40 lat w biedzie na wygnaniu, prześladowany w tułactwie, a bohatersko niewzruszony w swoich słowach i zasadach. Józef Mazzini, który uwielbiał matkę swoją i odziedziczył po niej wszystko, co miał najwyższego i najszlachetniejszego w duszy, pisał do wiernego przyjaciela, aby go pocieszyć w najsroższym z nieszczęść takimi prawie słowy: Przyjacielu, nie zobaczysz już nigdy matki twej na tej ziemi. To jest straszna i okrutna prawda. Nie spieszę cię odwiedzić, bo twoja boleść jest jedną z tych boleści uroczystych i świętych, które człowiek sam przecierpieć i sam przezwyciężyć musi. Rozumiesz dobrze, co chcę powiedzieć, gdy mówię, że boleść zwyciężyć trzeba? Bo tu chodzi o zwyciężenie tego, co w boleści jest mniej świętym, mniej oczyszczającym, tego, co zamiast ducha wznosić i umacniać, osłabia go i poniża. A ta druga część boleści, jej część szlachetna, od której dusza rośnie i dostaje skrzydeł, ta powinna z tobą pozostać i nie opuścić cię nigdy. Tu, na ziemi, nic nie zastąpi dobrej, kochającej matki. Czy życie przyniesie ci smutki, czy cię obdarzy pociechą, nigdy jej nie zapomnisz i będziesz o niej myślał z utęsknieniem. Ale musisz ją wspominać, kochać i smucić się jej śmiercią w sposób jej godny. O przyjacielu, posłuchaj mnie. Śmierć nie istnieje. Śmierci nie ma zgoła. Trudno pojąć, a jednak to pewne. Życie jest życiem, a prawem jego jest postęp. W
Wczoraj miałeś matkę na ziemi, a dziś masz anioła w niebie. Wszystko, co dobre, co święte, przerasta życie ziemskie, idzie wyżej. Tu też należy miłość twojej matki. Miłuje cię ona teraz więcej niźli kiedyś, a ty bardziej niż wpierw odpowiedzialny jesteś przed nią za czyny swoje. Od ciebie, od twych czynów zależy spotkać ją i zobaczyć w nowym, wyższym istnieniu. Trzeba ci więc przez miłość i cześć dla niej być coraz lepszym i duszę jej radować sobą. Trzeba ci odtąd przy każdym postępku zapytać samego siebie, co by też powiedziała na to moja matka. To przemienienie, jakie się w niej dopełniło, z ujściem ziemskiego żywota, zrodziło dla ciebie anioła stróża, któremu powinieneś powierzyć wszystkie twoje sprawy. Bądź silny i dobry. Przezwycięż boleść rozpaczliwą ludziom pospolitą. Miej spokój wielkich bólów milczących w wielkich sercach. Tego chce ona. Skończył, a po chwili rzekł. Garrone, bądź silny i spokojny. Tego chce ona. Rozumiesz? Kiwnął głową Garrone na znak, że rozumie, a łzy wielkie, rzęsiste zaczęły mu lecieć z oczu na ręce, na kajet, na ławkę. Odwaga cywilna. Punkt o 12:00 stanęliśmy z nauczycielem naszym przed ratuszowym gmachem, gdzie miano dawać medal chłopcu, który uratował towarzysza od utonięcia w rzece Po. Na frontowym tarasie powiewała wielka trójkolorowa chorągiew. Weszliśmy dwójkami na dziedziniec. Pełno już się tam tłoczyło ludzi. W głębi stół czerwonym dywanem przykryty, na stole papiery, a za stołem rząd wyzłacanych foteli dla pana syndyka i dla panów radnych. Szwajcarzy municypalni w niebieskich koletach i białych spodniach otaczali tę przestrzeń, pilnując porządku. Po prawej stronie dziedzińca stali miejscy gwardziści, każdy z medalami na piersiach, a przy nich straż celna. Z drugiej strony pompierzy w paradnych mundurach i dużo luźno stojących żołnierzy, którzy przyszli patrzeć. Kawalerzyści, bersalierzy, artylerzyści. A dookoła panie, panowie, robotnicy, kilku urzędników, proste kobiety, dzieci, a wszystko to jedno drugiemu patrzące przez głowę. Wcisnęliśmy się w kąt, gdzie już było dużo uczniów z innych szkolnych sekcji z nauczycielami swoimi. A tuż przy nas stała spora kupka wyrostków, tak pomiędzy 10. a 18. rokiem, którzy śmiali się i mówili głośno. I znać było, że wszyscy są z przedmieścia Nadrzecznego, znajomi i towarzysze chłopca, który miał dostać medal. A dookoła dziedzińca wszystkie okna zapchane głowami urzędników municypalnych. Nawet loża nad biblioteką miejską pełna była ludzi, którzy się do balustrady cisnęli. W loży zaś przeciwległej, tej nad bramą wchodową, cisnęły się uczennice szkół publicznych i córki żołnierzy w pięknych swoich niebieskich welonach. Cały dziedziniec wyglądał zupełnie jak teatr. Wszyscy rozmawiali wesoło, co chwila poglądając ku czerwonemu stołowi, czy nikt się nie pojawił jeszcze. W głębi portyku orkiestra poczynała grać z cicha. Wszystkie mury stały w jasnym słońcu. Było pięknie. Naraz wszyscy zaczęli klaskać. W dziedzińcu, w lożach, w oknach. Wspiąłem się na końce palców, żeby coś zobaczyć. Tłum, który się cisnął poza czerwonym stołem, poruszył się nagle, a z tłumu wystąpili naprzód jakiś mężczyzna i jakaś kobieta. Mężczyzna trzymał za rękę chłopca. To był ten chłopiec, który ocalił kolegę. Mężczyzna zaś to był ojciec chłopca, mularz w odświętnym ubraniu. Matka zaś chłopca to była ta kobieta niska, drobna, z włosami jasnymi i w czarnej sukni. Chłopiec, także blondynek i drobny, ubrany był w szarą kurteczkę. I stanęli tak wszyscy troje, patrząc na te tłumy ludzi, ogłuszeni tą burzą oklasków, onieśmieleni, nie wiedząc, co z sobą zrobić i jak się poruszyć. Szwajcar municypalny posunął ich z lekka ku stołowi w prawo. I ucichło wszystko na chwilę, po czym znowu wybuchły oklaski. Chłopczyna poglądał po oknach, potem zadarłszy jasną główkę, patrzył na loże, w której stały córki żołnierzy. Obracał kapelusz w ręku i taką miał minę, jakby nie zdawał sobie sprawy, skąd się tu wziął i gdzie się znajduje. Był jakby troszkę podobny do Korettiego, ale rumieńszy w twarzy. A ojciec jego i matka trzymali oczy w stół utkwione.
Tymczasem wszystkie stojące przy nas wyrostki z nadrzecznego przedmieścia Po patrzyli się naprzód, kiwali na chłopca i dając znaki, żeby na nich spojrzał, wołali z cicha – Pin, Pin, Pino! – póki nie usłyszał. Odwrócił ku nim głowę, spojrzał i ukrył uśmiech, zakrywszy usta kapeluszem. A wtem straże stanęły w pozycji. Wszedł syndyk, a z nim wielu panów. Syndyk, zupełnie siwy, z trójkolorową szeroką szarfą, stanął za stołem. Panowie zaś nieco za syndykiem po obu jego stronach. Orkiestra przestała grać. Syndyk dał znak. Zrobiła się cisza. Wtedy zaczął mówić. Pierwszych słów nie dosłyszałem dobrze, alem zrozumiał, że opowiadał postępek chłopca. Potem głos jego wzmógł się i jasnym brzmieniem wypełnił tak dziedziniec cały, że słychać było dobrze każde słówko. Kiedy zobaczył z brzegu kolegę, który walczył z falą, ogarnion już grozą śmierci, zerwał z siebie odzież i nie wahając się ani chwili na ratunek biegł. Utoniesz! Krzyczano z brzegu. Nie odpowiadał. Chciano go przytrzymać. Wyrwał się. Wołano na niego po imieniu. Był już w wodzie. Rzeka była wezbrana, pędziła z szumem, straszliwe niebezpieczeństwo groziło nawet dorosłemu człowiekowi w jej wzburzonych falach. On jednak rzucił się przeciw śmierci całą siłą swego drobnego ciała i swego wielkiego serca, pochwycił tonącego, który już pod wodą był i wyciągnął nieszczęśnika za włosy, walcząc zajadle z falą, która w niego wściekle biła i z uratowanym, który go się czepiał i ruchy jego tamował. Uparty w dziele swoim nie jak chłopiec chcący uratować drugiego chłopca, ale jak dojrzały mężczyzna, jak ojciec walczący śmiertelnym bojem dla ocalenia dziecka, które jest życiem jego i całą nadzieją. Na koniec Bóg nie pozwolił, żeby to męstwo tak szlachetne zostało daremnym. Mały pływak wydarł rzece jej drobną ofiarę i oddał ją ziemi. Tam jeszcze na brzegu ratując z innymi małego topielca, po czym powrócił do domu sam, spokojny, z prostotą opowiadając rodzicom o całym zdarzeniu. Panowie, piękną, czcigodną jest rzeczą heroizm mężczyzny, ale w dziecku, nie znającym jeszcze ambicji ani jakichkolwiek pobudek osobistego interesu, w dziecku, które musi mieć o tyle więcej odwagi, o ile siły jego są słabsze, w dziecku, od którego nie wymagamy nic jeszcze i które do niczego nie jest obowiązane, które nam już dobrym i szlachetnym się wydaje, kiedy rozumie i uznaje poświęcenie innych, heroizm w dziecku takim jest czymś boskim. Nic więcej nie powiem, panowie. Nie chcę obniżać pochwałami tej wielkoduszności tak prostej. Oto macie tu przed sobą tego mężnego wybawcę, tę świętą dziecinę. Żołnierze, powitajcie go jak brata. Matki, błogosławcie go jak syna. Dzieci, uczcie się imienia jego. Wyryjcie sobie w sercach rysy jego twarzy, żebyście go już nie zapomniały nigdy. Nigdy. Przybliż się, chłopcze. W imieniu króla Włoch daję ci medal za cywilną odwagę. Ogromny krzyk wznoszonych głosów zatrząsł murami gmachu, tysięcznym echem w nich odbity. Syndyk wziął ze stołu medal i przypiął go chłopcu na piersiach. Potem go objął i ucałował serdecznie. Matka chłopczyny zasłoniła ręką oczy. Ojciec stał ze spuszczoną głową. Syndyk uścisnął rękę obojgu, a wręczywszy dekret królewski dotyczący medalu tego i związany wstążką, podał go matce. Zwrócił się potem raz jeszcze do chłopca i rzekł: niechaj wspomnienie dnia tego, który cię w oczach współobywateli chlubą okrywa, a jest dniem szczęścia dla ojca twego i dla matki twojej, niech to wspomnienie utrzymuje cię przez całe życie na drodze prawości i honoru. Bądź zdrów, bohaterze mały. Oddalił się syndyk, muzyka zabrzmiała i wszystko zdawało się skończone, kiedy spoza oddziału pompierów chłopczyna lat 8 lub 9 może, popchnięty przez kobietę, która zaraz cofnęła się sama, rzucił się do udekorowanego i padł mu w ramiona. Nowy grzmot oklasków wstrząsnął murami dziedzińca. Wszyscy zrozumieli od razu, że to uratowany dziękuje wybawcy swemu. Wycałowali się, uściskali, po czym ten mniejszy wziął chłopca z medalem za rękę i tak oni dwaj najpierw, a za nimi ojciec i matka skierowali się ku wyjściu, torując sobie drogę wśród straży, gwardzistów, dzieci, kobiet, żołnierzy.
pań i panów, którzy się rozstąpili przed nimi w dwa skrzydła, niemniej się pchając i wspinając jedni przez drugich, żeby tylko chłopca z medalem zobaczyć. Ci, co byli najbliżej, ściskali mu ręce. Kiedy przechodził koło uczniów szkół, wszystkie czapki wiewały w powietrzu. Ale ci z przedmieścia to już sami nie wiedzieli, co robić. Ciągnęli go za kurtkę, chwytali za ramiona, wrzeszczeli jak opętani. Pin, brawo Pin, brawo nasz Pino! Ja go też widziałem z bliska, jak przechodził. Miał twarz rozpaloną, znać było, że szczęśliwy. Przy medalu widniała wstążeczka biała, czerwona i zielona. Matka śmiała się i płakała razem. Ojciec pomuskiwał wąsa, a ręka tak mu drżała, jak gdyby miał febrę. A z góry, z okien, z balkonów leciały okrzyki i oklaski. Naraz, kiedy już mieli wejść pod portyk, spadł z loży córek żołnierzy prawdziwy deszcz kwiatów, fiołków, stokrotek na głowę chłopca, na głowy ojca, matki i usłał im jakby dywan pod nogi. Rzuciło się wielu zbierać, podawać matce. A muzyka tam w głębi grała prześliczną pieśń, zupełnie jakby tysiące srebrzystych głosów śpiewało, oddalając się zwolna z szumem wielkiej rzeki.